Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale mkrik, hashtag 5. Fajnie wyglądają te dwa jelenie, ale zaraz się rozjeżdżamy sąd. Pierwszy dzień obrony talerzowej kupić tego Jokera do... Kup? Do Lokomotywy. Mamy 39 tysięcy jeszcze na koncie. Kupiłem sobie 4-metrową talerzówkę. Nie wiem, czy się składa, ale chyba powinno się dać. Dobra. I tego szatana puścimy tutaj. Na przejdź. Tutaj. Bo tam będziemy robić. A 78 dzień temu to stoi? No było, przyjechałem po przyczepę. I to nie nową przyczepę, tylko na promocji. Kupujemy jedną sztukę. Ona obrzynkowana będzie w środku pewnie. Tego pojadę ją szybko naprawić. Jest obrzynkowana? Nie jest obrzynkowana. Patrz, w sumie nie patrzyłem, ile tam pisało. No i ta bratnerka z tym Zendirem to już kozacko wygląda. Dlaczego kupiłem szczepę? No bo... Bo potrzebuję. Bo w sumie tą małą przyczepą dałoby radę jeszcze, ale... Ale patrzcie cenę rzepaku. 2,461, dlatego dzisiaj szybko kosimy rzepak. Dzisiaj szybko kosimy rzepak, ten co jest, to ten na tych dwóch polach. Dużo go nie będzie, dlatego w sumie jeszcze to w jedną przyczepę. Dobra, tutaj zaparkuję. I idziemy do kombajna szybko. No i kosimy szybciutko. Raz, raz. 3 tony już w zbiorniku jest, bo objechałem sobie raz naokoło ten rzepak. W sensie wszystkie pola. Te dwa pola moje objechałem. Tam masy soi z tym. Czeka na palety. Czas na 0,5 sobie dałem, żeby mi cena z dół nie spieprzała. Bo fajnie, bardzo ładna cena rzepaku jest. Jak na to, że sierpień i są żniwa. Dlatego chcę od razu ocaplować ten rzepak. Żeby on mi tam w minach nie leżał po prostu. Sprzedać go raz. Chciałem zobaczyć cenę pszenicy. I jęczmienia oczywiście. Pszenica... Od biedy by mogła pójść, ale nie sobie leży. A kogutów nie wyłączyłem w Jeleniu, ale dobra. Akumulator ma nowy, to nie powinno być problemu. Cztery tony. No i dobra, elegancko, kosimy to. O, pomostnik dojechał, no to fajne są to pracownicy. Że oni sobie mogą jeździć. I to mi się podoba właśnie. Że jak chcę coś na odcinku zrobić, no to sobie puszczam pracownika. W sensie, żeby on tam sobie dojechał. I jest gitara, tak? Stoi tam przed polem, stoi. No bo tam sobie mu cel do... Miejsce do celu zostawię. No to jego w sumie dziwne, jakby tam nie stał. Ale to różnie bywa z tymi pracownikami. Na razie 3 polety miodu. Zabawek znalazłem 70... Nie, 82 sztuki. 82? 82 chyba. 81 na 100. A i powiem wam tak, że nie będę nagrywał tych znajdziek, no bo to nie ma sensu. Po prostu będę sobie biegał po mapie. I poszukam tych 19 dodatkowych. Tam praktycznie wszystko po jednym zostało. Jeden kombajn został. Dwie przyczepy chyba. 5 siewników. Nie, tam wszystko... No. A nie chcę na razie tych zabawek zbierać, bo... Bo to za duży przypływ kasy by był.
Na razie talerzówkę kupiłem. To jest najważniejsze. 5,5 tony w zbiorniku. Kiedy wymiana kombajnu? Nie wiem, bo ten kombajn na razie jeszcze sobie nie pokosił. Chcę sobie trochę nim jeszcze pokosić. Na M-Creeku. Bo na M-Creeku fajne pola są dla tego kombajna. To co on ma godzinę, no to... Dużo kasy bym za niego dostał, wiem o tym. No ale chcę też trochę nim jeszcze pokosić, no bo to tak... Praktycznie nowy kombajn to jest. Na Baleronie nie wiem, jak długo będę miał jeszcze tego deszwara. Bo tam się rozrastam szybko. Ogólnie zańczki tam poszukałem. Zresztą kto ogląda ostatni odcinek z przebudowy gospodarstwa, to wie. Tutaj na razie nie mam pomysłu na przebudowę gospodarstwa, dlatego tego nie robię. A w farmingu mam 88 godzin łącznie. Jakby ktoś pytał, tak z ciekawości, wam powiem, że mam 88 godzin. Ja wiem, czy dużo, czy mało. Już powinna być dawno stówa, no ale jakoś tak w tym farmingu nie idzie mi to wbijanie godzin. Te dwa paski zrobię w sensie tak, tam i z powrotem. I będę się sypał. Będzie te 7, to no myślę, że z 9 ton rzepaku powinno dać. To 9 razy to... No to talerzówka będzie zwrócona. I przyczepa chyba też. Przyczepa chyba też, bo miałem 64 tysiące na początku odcinka. A jak tam promocja? A tylko ten duży pół został. No to nie chętnie tego, to ja nie chcę. No to jest za duże. W sumie mogę na jakimś ciągnikiem sobie popatrzeć. A średnio się zaczynają od takich. Czyli to jest najmniejszy ciągnik. Może Zetor? Tylko że to ma 140... Nie. 170 koni. Albo to Krysal. Że znowu kupować 170 koni. To nie wiem, czy to się nie lekko z celem nie mija. Skoro lokomotywa ma 190, a 175 koni. Tak więc no. Nie wiem, czy jest sens. A co to jest jeszcze średnich? No ten Masej mnie kusi, ale ten Masej... Masej... Znowu Maseja brać. Tak nie bardzo. A może taki ma kornik? Dobra, ale to zobaczymy jeszcze jak się będę sypał. Ile ten ma kornik na koniec? On tam chyba 240 może mieć. Myślę, że to byłby fajny zakup, taki ma kornik, zawsze coś innego. No bo tych ma korników to tak... Niby sam w tym farmingu, ale nie używałem. Może raz tylko robiłem kontrakt na siebie. No, McCormick myślę, że fajny by był. Ten X7. 190 koni w postawie. Maksymalnie 240. No, myślę, że ten McCormick. Ciekawy. Axion 300 koni, ale Axion to już jest GM. Mimo sobie... Chyba ten McCormick zostanie. No bo dość, na deszwara to jest za szybko. A McCormick to jest 240 koni, 225, 210. Chyba 240 bym go wziął. I teraz ile tysięcy? 200 tysięcy. No, z kołami 200 tysięcy będzie. Jeszcze 40.
Ale to dopiero na wiosnę, czy tam po żniwach kolejnych. Bo przydałoby się... A jeszcze Masaya. Bo przydałoby się... Co by się przydało? Jesiennik kupić. Większy. W sensie ten sezon... ten sezon nie mam pól. W sumie nie mam. No mam tylko te 3-4 pola. No to jeszcze tym moim małym 3-metrowym sobie oblecę siewnikiem. No właśnie nie wiem, czy zmienić... Kurde, jakbym kupił tego McCormicka, no to już wtedy bym musiał siewnik do niego kupić, nie? Żeby miał coś do roboty. Tego kuchna. No tu bym chciał kuna. 200 koni najmniej. Tego kuchna, no bo... Pottingera mam... Pottingera będę miał na Hautbelleron. W sumie może i nawet już mam. W sumie już mam, można powiedzieć. No bo w kolejnym odcinku on będzie kupowany. Czyli... Enkrieg... Jutro Ellen gra, jutro wlatuje chyba... Jutro Felsbrun wleci. Tak, jutro Felsbrun wleci. Jutro Felsbrun. Czyli to będzie... czwartek. Czyli na piątek Hautbelero... Nie, na piątek Ellengrad. Czyli w sobotę będzie nowy siewnik. Na Hautbelero. No. Nowy zestaw ogólnie siewnik. O, tak. Bo tam już jest przygotowany safe. I zobaczymy, jak to będzie szło. No ten rzepak to tam ile? To tam będzie z 15 minut skoszony. Nawet nie. Tak więc kombajnika nie potrzebuję nowego, no bo ten Michalandem dwa razy życie to... No może nie dwa razy, ale... Ale lekko szybciej bym to skosił. Ale to tam niedużo. Tą pszenicę teraz tam poza odcinkiem ściacham. No bo żniwa były w poprzednim odcinku, na nowym polu jęczmienia. I teraz rzepak. Ale rzepak chciałem, bo kasa dobra. I żeby nie było tylko talerzowania na odcinku. Dlatego chciałem coś jeszcze. Właśnie nie wiem, co tym moim rozsiewaczem zrobić. Ja go chyba tylko zostawię do wapna. A do nawozu sobie kupię rozsiewacz zwykły. Tą Amazonkę sobie kupię za 25 tysięcy, bo ona 40 metrów rzuca. 42 dokładnie. No i 3 tony 200 zasypu to... Oczywiście na podnośnik, no bo na kołach nie potrzebuję na razie. A to jest fajny sprzęt. Na Hautbelleron używam już go. Bo sobie kupiłem go między odcinkami, no bo nawóz musiałem zrobić. A nie chciałem się wysypywać tego. Dlatego sobie pożyczyłem. Dobra, tam sobie skosimy po odcinku. Ja muszę zobaczyć, gdzie ja mam jechać z tym... rzepakiem. Goldcrest... A, na pociągu, na pociągu. No dobra, grzejemy. Nowa przyczepa na promocji. Myślę, że nawet nie sprawdziłem, ile ona miała miesięcy. Więc jedzimy. To jest niebiesko zboża wschód, ale to ja to sprawdzałem, czy sprawdzałem, widziałem, że tam się da wsypać, no da się tam wsypać i da się stamtąd na pociągu wysypać, o to chodzi. W sumie mogę się tam przebiegnąć przed odcinkiem i pociąg sobie zarezerwować, żebym sobie tam stał. Nie pomyślałem o tym.
Kurde, ale pięknie jadzie ten render. No. Tutaj po skupie biegałem. Nie wiem, czy wszystkie znajdźki znalazłem, czy nie. Nie pamiętam. Biegałem po skupie na tych elewatorach. Dobra. Wow. Gdzie to jest? Wynajem pociągu? A tu jest wynajem pociągu. 3,5 km chopa. Dobra, 10 ton wysypane. To pewnie zaliczyli mi jakieś ilości, tak? Tak. Dobra, zrobię ci pracę od razu, żebyś ty cenował jedno gospodarstwo z tym fajną. Albo nie na gospodarstwo, tylko tu na polu sobie na razie stań. Bo tam mi to nie będzie przeszkadzać, jak on tam będzie stał. O, 10 km mi wypisze. A raz poczekamy sobie na niego chwilę. No i łogi! 18 na godzinę, teraz 2 pójdzie ta robotka tą talerzyką. Dobra, pociąg jedzie. Jak wiem, zaraz sobie nawrócę i pobiegnę po ten pociąg. Będzie taki finał. Oczywiście bez GPS-a jeździmy. No bo. No, bo w tym ciągniku nie ma GPS-a. Pociąg jedzie, dobra, jedzie. A tu jest pociąg, właśnie, przede mną jedzie. Ale kozacko gdzieś tam to leży, ten robotka. Osiemnaście godziny. Szkoda, że ona nie ma tak przypadkiem, tak z 5-6 metrów, nie? Tylko 4, no ale. Ale właśnie o to chodziło, żeby ona czwórka była. I robotka ładnie szła. Nie będę was zanudzał chyba tymi odcinkami. W sensie tymi zbieraniem kamieni. Dlatego zbieranie kamieni będzie... Poza odcinkiem będę po prostu zbierał te pola, czyścił. Będę sobie zbierał te kamienie poza odcinkiem po prostu i tyle. Kurczę, spadł. A, bo to jest on tu. Dobra, tymi terami do końca. Cyk. Miałem tu jakieś ciekawe znajdźki. Nie no, nie mam, dobra. Nie mam czasu na znajdźki. Dobra, nasyp mi te 10 na rzepaku i jedziemy po pieniądze. Daleko tutaj ja nie będę miał podróży. Tak. Ile? 25 tysięcy za rzepak. No i elegancko. I jest sasito.
Ten tam dojechał, dojechał. Nie wiem, czemu tak długo się nieraz na farmie zapisuje. Ale... Idzie to przeżyć. Dobra, 20 minut, także to... No będzie uprawiania, ile tam, z 10 minut będzie zrobione. Tak mi się wydaje, bo to 18 godziny. Tak więc to w miarę pójdzie. No i jest syto. Lecim. Dobra, zauważyłem, że za duże przerwy robię między mówieniem. A potem nie chcę się tego wycinać. Do tego to tak jest. No i talerzowanie. I potem w kolejnym odcinku będzie już chyba jakiś siew. Chyba jakiś siew będziemy robić. Rzepaku. O, tutaj będzie chyba rzepak najlepiej pasował na to pole. Tutaj po jęczmieniu. Akurat. No, myślę, że to będzie rzepak fajny. Fajnie będzie to wyglądał ten rzepak. O, tą morkę też sobie od razu tutaj przejadę talerzówką, żeby tam nie było. Skoro i tak jest, że już na tym polu, to ten jeden przejazd dodatkowy to tam mi tam nie zbawił. Tak więc. Tak. Idzie kozacko uprawiać. Są kamienie po tym? Po talerzu? Dobra, są jakieś malutkie. Nie wiem, czy dwa łamy by ich nie dało rady wcisnąć, ale. Ja się tą maszynką przejadę. O, tu jest fajne duże pole. 39 do kupienia. Tylko, że też pewnie jest 200 tysięcy. Może kiedyś. Może kiedyś będzie. Znaczy, kiedyś na pewno będzie moje, no to jest nieuniknione. Ale mówię, z tych kasy ze znajdziek kupuję McCormicka. Na razie tą X7, no bo X8 mi jest niepotrzebna. No po co mi taka krowa, po co mi taka krowa, jak nie mam pól i maszyn do niego, a żeby stał, to jest niepotrzebne. Tak więc no, taki jest plan. I ten, jak dostanie kasy, bo nie wiem, ile mi zostało. Wiem, że 19 znajdzie, no to jest powiedzmy 19 tysięcy, a nie wiem, ile tam kategorii zostało do zebrania. Właśnie tak, nie wiem, ile tam kategorii zostało do zebrania. Kurde. To jest najgorsze właśnie, że nie wiem, ile mi kategorii zostało do końca do zebrania. To nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. I tak. 40 minut. No i ja zaraz idę na Farminga 19 nagrać dla was Facebruna, bo obiecałem tego Facebruna. W sensie nie obiecywałem. Ale powiedziałem, że jak będzie 22, no to 19 jeszcze będzie na kanale, żeby dokończyć tę serię. I te głośnice są nagrane i wrzucone. Ale myślę, że powinno się udawać co 4 dni, czy tam co 5 dni. Tak mi teoretycznie wychodzi. Ale jak nie będzie mi się chciało, to na przykład chociaż raz w tygodniu na pewno będzie. Raz w tygodniu 19 będzie na pewno. Czyli mamy tak jakby 6 odcinków z wędki dwójki, 1 z 19. No myślę, że to jest dobre. Tak mniej więcej by wyszło. No wiadomo, że mam 3 serie z 22 i 2 z 19, czyli tak jakby mam 5 serii. Czyli jedna seria 2 razy w tygodniu się pojawia. Ale też 19 nie ma co przesadzać. No bo no, mój kanał jest tak oglądany teraz ostatnio, że to szok. W ogóle nie jest oglądany. Dlatego wrzucam, żeby te odcinki. Wrzucam te odcinki, żeby były. Lepiej zostawić 1 godzinę.
odcinków, a nie na przykład 12 i o 12 trzeba wrzucać kombinację. Jak dzisiaj. Bo raz jest kurczę odcinek o 13 i raz jest o 14. W sumie bolu się też różnie wrzucają, także to tam nie ma reguły. Że bolu się, to tam bolu się wiadomo. Czy oni wrzucą o 9 rano, czy o 20, to i tak wyświetlenia są. Nieco tam u nich to tam bez różnicy. Czy oni wrzucą to o 9 rano, czy wrzucą to taki film o 21. Tak więc no. I cyk. Ale mówię, jakby ta talerzówka chorsza była tak z 6 metrów, myślę, że z szóstką by dał radę. 6-metrową. O to chodzi, talerzową. Ale myślę, że 6-metrową by dał radę pociągnąć. Jokera. O, 6 by dał radę pociągnąć na ludzie. To się tej talerzówki, tej 4-metrowej w ogóle nie czuje. Ten taki dziedzikus. I idzie tam szatan. Nie ma tu tam, bo... I cyk. Myślę, że tak. A może by tak nie, dobra. To może w przyszłym sezonie o tym pomyślę. Aby jakiś odcinek z walowania po siebie zrobić. Myślę, że to ciekawa akcja by była. Rolki, w sensie wały są 12-metrowe najmniejsze. Tak więc robota szybciutka, fajna, przyjemna. Idzie tam 15 na godzinę się jeździ z tym, czy tam 12, 12 chyba. Tak, bo na Elengrandzie wczoraj jeździłem, 12 na godzinę idzie. Ale to 12 metrów, to tak fajnie było. A tych dużych rolek, tych 24 metrowych jeszcze nie testowałem. Ale to na pewno tamty mi ubywa raz, dwa. Może kiedyś takie rolki się u mnie pojawią. Ale to tam 350 koni potrzebują te rolki. Bo sprawdzałem to. Rolki, wały. Rolki, no bo w farmingu rolki są napisane jako rolki. No tego powiedziałem rolki. Ale to są wały oczywiście. Wezmę to na raz, czy na dwa razy? Kurde, chyba na dwa razy będę musiał wejść. Na dwa razy, no. Boże, paszysko, to sobie to stale żuję. I fałszywnicy, a w kolejnym odcinku widzimy się już na... A, naraz. To tak jednak się wydawało inaczej. I w kolejnym odcinku widzimy się już na... siewach. Chyba, że to wymaga wapna, no to... Zaraz sprawdzimy, czy to wymaga wapna, czy nie. Skład gleby mnie nie wymaga. A pewnie to sprawdzałem, tylko zapomniałem o tym. Jak zwykle. Ale nie, nie wymaga wapna. Nie składam tej talerzówki, no bo po co? Skoro i tak tutaj mam pole poprawy. Więc się za tymi krzakami tam widać, pszenicę. Którą trzeba pierw skosić. O, good player gra teraz Farming Center w naszym go. No i dobra, co na tym mostku go zostawię. No i dobra, tutaj szybko się skosi. Dobra. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! I w kolejnym odcinku.
Nie wiem, kiedy to wyjdzie, M-Krik, w sensie kolejny odcinek, kiedy wyjdzie, ale w kolejnym odcinku będziemy się na siebie. Także 30 minut, bajo!